Dla kogo owczarek niemiecki? Dla kogo owczarek niemiecki będzie takim najlepszym wyborem, jeśli chodzi o wybór rasy psa? Wybieramy owczarki niemieckie ze względu na ich wygląd, na to, jak ta rasa, można powiedzieć, funkcjonuje, opinia właściwie o tej rasie funkcjonuje dookoła nas jako o psie bardzo wiernym, bardzo inteligentnym, psie, który jest świetnym stróżem. O psie, który jest świetnym towarzyszem rodziny. Ale dla kogo w rzeczywistości ta rasa będzie najlepszym wyborem, najlepiej po prostu będzie się, można powiedzieć, sprawdzać. Zacznijmy od tego, od tych cech charakteru, od tych cech tego psa, takich mniej oczywistych. Po pierwsze, owczarek niemiecki nie jest przeznaczony dla kogoś, kto nigdy nie. Można powiedzieć, nie wychowywał psa, albo też nie będzie wiedział, jak to zrobić, nie będzie zdobywał o tym informacji. Jest to rasa psów raczej dla ludzi, którzy poświęcą wychowaniu tego psa dosyć dużo. Jest to rasa bardzo elastyczna i jak ją wychowiemy, takiego będziemy mieć psa. Nie oznacza to, że nie mieliśmy psa, nie jest to rasa dla nas. Po prostu wtedy będziemy musieli poświęcić jeszcze więcej czasu, jeszcze więcej chęci, żeby wychować dobrego owczarka niemieckiego. Czyli jest to rasa dla ludzi, którzy potrafią wychowywać psy albo będą chcieli poświęcić temu wychowaniu tego psa dosyć dużo czasu i wtedy będziemy mieć naprawdę genialnego psa. Jest to pies dla ludzi, którzy chcą go wykorzystywać nie tylko jako towarzysza w rodzinie. Tu też się świetnie sprawdzi, ale dla ludzi, którzy będą chcieli go wykorzystać jako psa pracującego, potrafiącego z nami współpracować, czy to jeśli będzie on towarzyszem w naszej pracy, czy to do jakiejś gry, zabawy, właśnie z psami. Jest to świetny pies, bardzo inteligentny, bardzo szybko się uczący. Chcesz mieć takiego psa, którego chcesz czegoś nauczyć, to owczarek niemiecki jak najbardziej będzie świetnym wyborem. Jest to rasa dla ludzi, którzy chcą psa bardzo elastycznego, potrafiącego, można powiedzieć, spełniać kilka takich funkcji. I to właśnie pies pracujący, jak przed sekundą wspomniałem, i to pies rodzinny, i to pies stróżujący. Wszystko zależy od tego, czego go nauczymy, w jaki sposób go wychowiemy. I ten pies, owczarek niemiecki, będzie niejako, można powiedzieć, na tyle elastyczną, na tyle inteligentną i chętną do nauki rasą, że spełni te wszystkie wymagania. Dla ludzi, którzy potrzebują psa troszkę samodzielnego, jest to owczarek, czyli pies pasterski, pies, który ma w swoich genach, w swoim charakterze dosyć dużą dozę samodzielności. Jest to pies, który sam będzie potrafił rozwiązywać problemy, sam będzie potrafił podejmować decyzje. Oczywiście, jeśli go w taki sposób wychowiemy, nakierunkujemy, będzie bardziej podatny na podejmowanie takich decyzji. Ale jest to pies, który w sposób samodzielny będzie sobie mógł rozwiązywać jakieś problemy. I to jest właśnie rasa dla takich ludzi, którzy takiego psa potrzebują. Jest to też rasa psów dla ludzi, którzy chcą mieć psa wesołego. Owczarki niemieckie naprawdę są przyjazne, wesołe i chociaż ta chęć stróżowania, obrony swojego właściciela, swojego domu, swojego miejsca jest dosyć mocno rozwinięta u nich, to jednak tej przyjacielskości czy też wesołości nie wolno im odmówić. Pamiętajmy też, że jest to rasa psa dla ludzi, którzy są w stanie mu zapewnić dosyć dużo aktywności fizycznej i umysłowej. Jest to pies, który nie tylko musi się wybiegać, nie tylko musi mieć ten czas w ciągu każdego dnia poświęcony na tą aktywność fizyczną, na tą aktywność, żeby po prostu się wyszaleć. Jest to też rasa psów, która musi niejako pracować również swoją głową w sposób umysłowy. Jesteśmy w stanie mu to zapewnić, będzie świetnym wyborem. Najlepiej jest, jeśli trafi taki pies do kogoś, kto te cechy, właśnie potrzeba aktywności fizycznej i umysłowej, będzie niejako przez niego wykorzystana. Czy to do zabawy z nim, czy to do bardzo długich, szybkich spacerów. Tam właśnie owczarek niemiecki w świetny sposób się sprawdzi. Czyli pies
o wielu bardzo pozytywnych cechach i kilku takich cechach, które stawiają pewne wymagania co do jego właściciela, tak żeby mógł on je spełnić, mógł wykazać się takimi umiejętnościami, żeby po prostu nie stworzyć to brzydkie słowo, ale wychować psa i prowadzić później psa, wręcz genialnego, jeśli chodzi o kontakty z ludźmi, psa, który sprawi się świetnie w naszym życiu i będzie towarzyszem, stróżem, psem, z którym można będzie pracować, takim uniwersalnym psem, psem, który, jeśli dodamy do tego wierność, inteligencję, według niektórych jest uważany jako taki przedstawiciel psa, towarzysza człowieka. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oceny, za komentarze. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, do naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Każda Twoja aktywność jest ważna dla rozwoju tego kanału. Dziękuję za uwagę.